Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, na live'ie z sabatu. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, słuchajcie, w tym jakże zajebistym customie. Zupełnie nie pamiętam, na czym my ostatnio skończyliśmy. Pamiętam tylko, że jesteśmy dalej w Tybecie. Tu chyba jakieś klucze wtrenialiśmy, prawda? Prawda to. Ale strasznie tu jest ciemno, jak w dupie. Słuchajcie, jest tak gorąco dzisiaj, że ja tu ledwo żyję. Ja nie wiem, jak ja dam radę wytrzymać 2 godziny tutaj. Dzisiaj, na tym live'ie. Nie mam jeszcze wiatraka żadnego. No, dramat. Więc jeżeli jakieś odgłosy będą z zewnątrz słyszalne, to nic na to nie poradzę, ale no nie dam rady przy zamkniętym oknie nagrywać. Witam Was wszystkich serdecznie jeszcze raz. Cześć Foxy, cześć Agnieszka, Aleksa, Mateusz i na razie to tyle. Mam nadzieję, że się rozkręcicie. Cześć Nikola, siemka. No to musicie mi kupić wiatrak w takim razie. Aleksa, musisz mi zasponsorować, no nie możesz tylko ty mieć. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, ja się chłodzę lodem. Jakim lodem? Ja sobie kupiłem na przykład grycana loda, truskawkowego, takiego w kubełku, nie? Ale jeszcze nie zjadłem w ogóle, więc jeszcze się nie ochłodziłem, a na live nie będę wam tu żreć, bo no. Bo będzie mi ściekać po brocie. Kaktusem z TikToka, Boże. Dobra, słuchajcie, lecimy. Lecimy, ja chciałbym przejść dzisiaj sporo. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Nie, no ja, słuchajcie, muszę tu jakąś flarę zapalić, bo to ja tu nic nie widzę. Ostatnio mi się, słuchajcie, roleta rozpieprzyła w... przy oknie. I słuchajcie, jedna roleta jest okej na jednym oknie. Natomiast na drugim... Okej, jakaś woda. Na drugim, no ta roleta tak wisi, jakby chciała, a nie mogła. I słuchajcie, no wali mi słońce prosto w ekran, nie? Więc ja nie widzę tak wszystkiego dokładnie. Nie pamiętam, jak my stoimy z sekretami w ogóle, więc no... Jak coś zauważycie, to krzyczcie, bo ja mogę dzisiaj nic nie widzieć, nie? Ogólnie. O, ja tylko się tak droczyłem, Aleksa, no przecież znasz mnie, wiesz, jak to ze mną jest. Muszę się trochę podroczyć. O, dźwignia. Mamy dźwigienkę. I co ona nam ciekawego zrobi? Przecież tu nie było żadnych drzwi, prawda? Chyba, że na górze coś było. No dobra, może coś było na górze. Trzeba by było się wrócić. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o ten level. Bardzo mi się na ostatnim live'ie ten level spodobał. O kurde. I co z rozbiegu? A, bo tam jest drabinka, dobra. Bardzo fajna była ta sala z tym takim posągiem, po którym chodziliśmy. Ale bardzo rozbudowany jest ten level. Bardziej niż w oryginale. Tak, tu na górze się otworzyło. Nie. To już było otwarte, stąd przyszliśmy. To co tu się wydarzyło? Tu jest jeszcze jedna kratka, ale to nie jest taka otwierana, że tak powiem, kratka, nie? A tu coś jest? Nie, no bez sensu. Chyba, że... Boziu. Jakieś dziwne odgłosy słyszę. To z gry? Okej, to chyba z gry, słuchajcie. Już się zastanowiłem, czy ja jakąś pralkę mam włączoną, czy co? Albo to sąsiedzi, nie mam pojęcia. Ogólnie może będę w Warszawie za niedługo, to tak daję znać. O, Aleksa, no to robimy rendezvous. Dobra. Przecież tu jest jakieś przejście otwarte. Czy ja jestem tępą dzidą? Jak ja obok tego przebiegłem i tego nie zauważyłem, to jest jakiś po prostu shit. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Torgus lubi zwalać winę na wszystkich i jak nie znajdzie sekretów, to będzie wina... Ogody? Albo nasz. Albo nasza, tak? Boże. Dlaczego zwalać na was winę? W ogóle Foxy nie... Aha, pogody. Dobra, teraz rozumiem. Ach, ta Foxy, ja nie wiem. no będzie na was, no bo co, na mnie ma być? No hello, szanujmy się. O, już ja się tego randewu boję, nie ma się czego bać, ja jestem super hit. Hi-fi, superstar, super hit. O kuźwa.
to te lodowe kule się stoczyły. A propos lodzika, jakby ktoś się chciał ochłodzić, to może tak zrobić jak Lara i się wpieprzyć w taką kulę lodową. Myślę, że to byłby dobry pomysł, nie? Siemka Trollololo, witam cię serdecznie. Dobra, czy jeszcze coś się tu będzie toczyło? Na mnie? Niekoniecznie. Kurna, tu jest jakieś zejście. A jakie ma tam zejść, żeby się nie zabić? To jest ciekawe. Jezu, jak ja bym chciała w iglo zamieszkać teraz. No, sakra. Tu jest, słuchajcie, gong! Ale my nie mamy przecież do tego gongu tego... patyka! Wiecie, o co mi chodzi? Ej, no jaja, przecież to jest jak w TR2. I tutaj była walka z bossem, jak się tu pieprznęło w ten gong. Ale przecież ja nie mam tego patyka. O co, kaman? Czy tutaj... To ogólnie jest końcówka levelu, tak to wygląda. Aczkolwiek, no bez tego patyka to ja tu nic nie zrobię chyba. W ogóle to jest strasznie wysoko, ja wszędzie tu chyba zginę. Nie, no to my coś musieliśmy pominąć w takim razie, no jaja. Zobaczcie, no ja tu wszędzie zginę. To nie ma nawet opcji, że ja tam zeskoczę na dół z tej strony. Chyba, że z drugiej jeszcze zobaczę. Cześć, wilku, siemka! Jak ci minął dzień dziś? Ogólnie spoko. W pracy dosyć dużo roboty, ale tak jakoś, wiecie, pozytywnie. W sensie, że szybko mi zleciał czas w robocie. Nie tak, że się męczyłem i tak dalej. W pracy była klima, więc wiecie. W domu niestety tego, takiej nie mam. Takich nie mam rarytasów, z których mógłbym skorzystać. Nie, ja nie wiem, czy ja tu w ogóle zejdę na dół, słuchajcie. Więc tak w miarę szybko mi czas zleciał, potem pojechałem po odbiór auta. To było mniej, że tak powiem, ciekawe przeżycie. Bardziej pod względem finansowym, bo musiałem dużo kasiory wydać u mechanika. Bo teraz odbieram auto i musiałem mu zapłacić za to, co zrobił, bo klima mi nie działała, słuchajcie, w aucie. A propos klimy. I co tam się zadziało? A, i wycieraczki mi przestały, słuchajcie, działać. Jadę sobie ostatnio, kropił taki mały deszczyk, no więc spoko, jakby była ulewa, to ja nie wiem, jak ja bym dojechał do domu. I słuchajcie, nagle w połowie drogi mi wycieraczki stanęły w połowie szyby, czajcie to? Ten silniczek jakby od tych wycieraczek padł, nie? I on musiał mi wymienić tą część. Cześć, Kalisz, Jasiemka! No i wróciłem i teraz live'ik. A i byłem w sklepie jeszcze, więc ogólnie spoko. To chyba tylko u mnie jeszcze mnie te upały nie dopadły. No to w takim razie zazdroszczę. Cześć, Chipper, siemka! Jak to mówię, samochód to jest niekończąca się skarbonka, no... No mam płyn, mam zawsze na full praktycznie. Dobra. Słuchajcie, to ja loaduję. Ja loaduję tam na górze, chyba że ja tu zapisałem na dole ostatnio. Nie, na górze, dobra, to jesteśmy już po tych kulach. A tu na górze coś było? Nie. No to ja nie mogę tutaj iść, bo ja nie mam tego patyka, to trzeba ten patyk znaleźć. Jak to się fachowo nazywa do tego gongu? No bo na pewno nie patyk. Batuta to też nie jest. Nie wiem, jak to się nazywa. Taki, wiecie, patyk z takim dzyndzlem na końcu. Do gongu. Prędzej obstawiłbym bezpiecznik. Sprawdzali, czy bezpiecznik i niebezpiecznik. Jakby ten cały, no, silniczek jakby padł, nie? I musieli mnie wymienić. A ja się mogę w końcu pochwalić, już się rozpączkowałam i jest nas więcej w domu o nowego członka. Wow, to gratulacje! Gratulacje! Jak tam dajesz radę? Bo te pierwsze dni chyba są najtrudniejsze, nie? Pamiętam, jak moja siostra urodziła i te początkowe dni to była masakra. Dla niej, w sensie, nie? Cały czas na chodzie, bo tu płacz, a tu do cycka. Ja to na przykład jak była taka malutka Marta, bo to była córeczka pierwsza, potem synek, to ja się bałem w ogóle brać na rączki, bo bałem się, że coś jej zrobię, bo to takie delikatniusie, wiecie, jak to jest, nie? Pałka, młotek, lizak. Powoli do przodu, chociaż wyspać się trudno. No, ja wiem coś o tym. W sensie ja osobiście nie wiem, ale z opowieści wiem, może tak. Żeby nie było, że ja tu mam jakieś dziecko, słuchajcie. A co to jest za przejście? Czy my tu byli? Ja nie wiem, słuchajcie. Gdzie ja mam tej pały szukać?
Gdybym, słuchajcie, ja tam był, a nie Lara, to ja bym ten gong swoją pałą pieprzną, no. I już by było po sprawie, a Lara co, nie ma pałki? Chociaż shotgunem mogłaby przypieprzyć. Dobra, co tu jest? Dlaczego tu jest tak ciemno? Byłem tu? O Boże. Leci coś na mnie? Jezu, jak mam głośno te odgłosy. Ja pierdzielę, no czterech i chyba was głowa boli. Ej, ale tu jeszcze jest, są dziurki na klucze. Ja mam do tego klucze? No, ale zdzira. Ej, ja nie mam do tego klucze. Ja tego nie otworzyłem? Co tu jest? Jezu, nic tu nie widzę. No to ja jeszcze tego nie zrobiłem. Kurna, no to tutaj też mnie nie było, bo przecież tutaj takie towarzystwo mi wyleciało. Pierdykam, jakaś jaskinia. Tak ciemno tu jest, słuchajcie. Masakra. Jezus! No kolejne towarzystwo. Znowu czterech. Nie, słuchajcie. Aha. Fajnie, że on mnie tak zabił na hita. Czy ja mam tak mało HP, że on mnie raz pieprznął, ja zginąłem? Aha, fajnie. Mamy aż 33 apteczki, dajcie spokój. Rozumiem, że jeszcze raz muszę tych początku... Tak, jeszcze raz muszę tych na początku zabić. Do Boże! Spieprzyłem to! Jezu, no taki fail na początku, no dramat. I nie mówiłam. Dobra, zapisuję teraz. W tej ciemności tak ja tutaj nic nie widzę. O Boże. O mój Boże, kiedy ja ci włożę, gdzie to... Oni tu wyskakiwali, nie? O kuźwa, ale ja mam mało strasznie do tego... do tego Uzi już amunicji. No nie posuwaj mnie, ty zboczeńcu. Ja wiem, że tu instynkty takie... no. Jak się w prehistorii mówiło, no takie dzikie... Jezu, brakuje mi słowa. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra, zapalę tu flarę. Pozdrowienia dla wszystkich pączków. Co my tu mamy? Jezu, ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Tu jest jakaś kratka zamknięta. Pierwotne, dokładnie. Cheaper, Boże, co ja bym bez ciebie zrobił? Pierwotne. Ja mam czasami takie zwiechy, że mam słowo na końcu języka i nie wiem do końca, o co mi chodzi, nie? Dobra, mam jakieś flaresy. Ja to jestem jednak pierwotniak. Nie ma to jak sobie pocisnąć. Dobra, co tu mamy? Jeszcze będzie jakaś ekipa? Tylko flary tu były? Nie czaję tego. Tu musi coś być, bo tam jest zamknięte. Aha, tu do góry. Mogę tu do góry? Ja też tak mam. Zastanawiałam się z tobą. No właśnie takie coś... Wiedziałem, że coś w takim kontekście, wiecie, że prehistorycznym tak się mówi, nie? Że pierwotne właśnie, odruchy pierwotne się chyba mówi, nie? Ogólnie. A nie instynkty. Chociaż instynkty też można powiedzieć chyba. O, tu coś jest. Może jakiś sekret znajdziemy, słuchajcie. A nie, to tylko dźwignia. Król pierwotniak od dzisiaj. Mózg mi zamarzł po lodzie. Może to przez COVID, tak zwana mgła mózgowa. No, mgła covidowa, nie? O Jezu. Może, może. I tu się otworzyło, tu się otworzyło. O Jezus, jakaś woda zaś, ja pierdykam. Zapiszmy to. Dlaczego ja tu wcześniej nie byłem? To mnie bardzo zastanawia, czemu ja to przejście pominąłem. Bo przecież to przejście się świeciło jak psu jajca, nie? Dobrze, słuchajcie, ja tutaj nie zamarzam pod tą wodą. Jest klucz. Boże, to jest ten pierwszy klucz pewnie do tamtych drzwi, które my mijaliśmy. To gdzie jest ten drugi? Rusty key. Co byś bez mnie zrobił? Zabił Larę. No, najprawdopodobniej tak by było.
W ogóle nie wiem, czy każdy z was jest na Discordzie, ale ja oczekuję, że zrobicie dla mnie custom. Tak jak desełko dostaję, to ja też chciałbym. Wynagrodzę was buziaczkami, bo będę nagrywał wtedy taki custom z kamerką, słuchajcie. Nie wiem, jak mam was inaczej przekonać. O Jezu, nie no, ale ogólnie powiem wam, że sztos ten custom, który desełko ogrywa. W menu normalnie jej zdjęcia. Ja w ogóle podziwiam osoby, które takie customy potrafią stworzyć, bo ten level editor to dla mnie jest taka czarna magia. W ogóle jestem taką lamą technologiczną, że ja bym nic nie potrafił stworzyć. Nawet jednej sali bym nie zrobił. Ja niestety nie mam zdolności robienia customów. No, rozumiem, ja też nie mam. Ja to się tak tylko się śmieję, nie? I znowu się domaga, boż. No domagam, aż w końcu dostanę, no co? Jako król to mam prawo. Dobra, słuchajcie. Gdzie mnie jeszcze nie było? W jakim przejściu? Bo mamy dopiero pierwszy klucz, a ja chcę jeszcze jeden. Założę się, słuchajcie, że za tym przejściem będzie ten patyk do tego gongu. Tu byliśmy. Tu byliśmy na samym początku, ja to kojarzę. Tam na górze było coś, nie pamiętam, na górze... Czekajcie, dobra, obejdziemy ten dół. Jak zobaczę, że na dole nie ma żadnego przejścia, to pójdziemy tam na górę. Co było tam? Nie kojarzę tych kratek tam otwartych na górze. Byliśmy tam? Pamiętacie? Wiem, że ten live był ze 2 tygodnie temu, ale... Dzięki, Nikola, twoje zdrowie! Mam jakąś, słuchajcie, lemoniatkę. Nie wiem, pierwszy raz ją kupiłem. Nawet nie wiem, jakiej firmy. To Hortex jakiś czy coś? Bo Tymbark może? Ale jakaś taka arbuzowa? Nie jakaś taka, wiecie, standardowa cytrynowa, tylko jakaś taka dziwna. Dobra, tutaj my w ogóle zaczęliśmy penetrację tej sali. To nie bardzo, mnie to interesuje. A tam na górze był gong. Znaczy przejście do gongu tutaj, bo stąd przyszliśmy. No to tu na dole ja chyba nic więcej nie widzę. To spróbujmy jeszcze się udać na górę. A, tu naprzeciwko, ja wiem, tu była ta sala właśnie z tym posągiem, po którym łaziliśmy. Cześć DJ Full, siemka! O, DJ Fuller potrafi robić customy, słuchajcie, no idealny człowiek, w idealnym momencie się pojawił. Nie, słuchaj, DJ Full, się śmiejemy, że desełko dostała custom od widzów i teraz ja tutaj widzów proszę, żeby mi zrobili, nie? Ale nikt niestety nie potrafi, więc ja się chyba takiego customu nie doczekam, no. Wiecie, takiego zbereźnego. Chociaż nawet jakby ktoś to stworzył, to nie wiem, czy to nie byłoby ocenzurowane na TRL.net. Z jakimiś cyckami, z jakimiś, nie wiem, gołymi paniami. No, wydaje mi się, żeby to nie przeszło na TRL.net. O Boże. Ja zrobiłam kiedyś parę pomieszczeń, bo miałam swojego czasu pomysł, ale nie starczyło mi customowej cierpliwości. No, rozumiem. Haremówki niestety nie znają się na robieniu customów, tylko na czymś innym. No rozumiem, Agnieszka. Tylko jeszcze tego nie doświadczyłem. Chciałbym doświadczyć tego, na czym się tak znacie. Czy ja mogę, jakbym sobie przesunął ten klocek, to doskoczyć gdzieś do góry stąd od razu? Dałbym chyba radę, nie? Bo ten klocek, ja pamiętam, że przesuwaliśmy, ja nie wiedziałem do końca po co. A może to jest jakiś skrót na górę? Tak, tak, pewnie drineczek z Włoch w tym kubku, a nie lemoniada. Nie no. Nie mogłem niestety nic z Włoch przywieźć, ponieważ nie miałem bagażu takiego, wiecie, rejestrowanego, tylko miałem taki podręczny, a do podręcznego można wziąć maksymalnie litr. Natomiast nie tak, że litr, wiecie, w butelce jednej, tylko to musi być podzielone na mniejsze buteleczki i w jednej takiej butelce maksymalnie może być 100 ml, więc ani wina nie przywiozłem, ani żadnych drineczków, niestety nic. Poza tym trzeba mieć wiedzę na ten temat, bo ludzie takie cuda robią, że czasem zastanawiam się, jak to robią. No, ale w sensie ja nie oczekuję jakichś customów z fireworkami, nie? Żeby nie było. Taki od serca dla mnie byłby sztosem, niezależnie jakby to wyszło, ja bym się ucieszył bardzo. Natomiast ja tego nie pociągnę do tyłu, prawda? Nie, bo tam jest taki ten gzymsik, który mnie blokuje. To dosuniemy to jeszcze raz do krawędzi.
Nie no, ale to ja tylko się śmieję, bo takie wymuszone customy to ja bym nie chciał. Ja bym chciał, żeby od was to popłynęło serduszka, a nie tak, że ja namawiam. Dobra, słuchaj ta, bo ja teraz nie wiem, czy ja tu byłem w końcu? Jak zrobiłam ci art, nie wystarczy. No wiem, doceniam, dziękuję. Ja w ogóle się zastanawiałam nad ogólnie zrobieniem takiego projektu po prostu, ale nie znam się, jak ktoś jest chętny, to mogę pomóc z fabułą. Foxy, aż bym się bał, co ty byś wymyśliła w tej fabule. Idź błagaj widzów Deseo. Nie wydaje mi się, żeby na TRL.net była cenzura tego typu. Nie, no może i nie, bo tam są takie odjechane niektóre customy, nie? Ale tak się śmieję, nie? Że ten to by musiał być plus 18 na bank. Zresztą grafiki, które zrobiłam, wyszły bardzo ładne, a i tak na to pluję. Nie pluję! Przecież zawsze doceniłem i bardzo ci dziękowałem. Proszę mi nie gadać takich rzeczy i wejść na moją konwersację z tobą prywatną i zobaczyć, ile tam się razy pojawia. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo ładne. Co to ma być za kłamstwo? Poza tym nie zapominajka kiedyś grała w custom i z cyckami i było na TRL.net. Coś z Temple of, już nie pamiętam nazwy. Trzeba by było pod koszulką przemycić. Pewnie byłby zarąbiście zboczony. Ale tak zupełnie serio, to ja lubię wymyślać historię, opowiadać je, więc może jest szansa, że wyjdzie coś fajnego. No obruszył się Aleksa, co to ma być? Przecież ja jestem zawsze miły i wdzięczny za wszystko. Dobra, ja tu byłem na bank. Ja tu byłem na bank, więc tu klucza na bank nie znajdziemy. Na bank. Bank, bank chyba. Dobra, a czy ja skoczę na ten dach tam? Bo na tym dachu to ja nie wiem, czy ja byłem. Powiem wam szczerze. Chociaż jakoś się musiałem tam dostać, do tamtych kratek. Kurde, nie wiem, czy ja tam doskoczę stąd, bo to jest wysoko. Zabraknie mi chyba troszkę. No, DJ Full, u nas też jest tak gorąco, masakra. Właśnie jak zaczynam live'a, to mówiłem, że ja nie wiem, ile ja tu wytrzymam dzisiaj. Nie, no nie doskoczę tam. Ale jaja. A nie wydaje mi się, żebym tam był. To jest najlepsze na tym dachu. A jak tam się wchodziło w ogóle? Bo tu się zsunę, prawda? No chyba, że słuchajcie, tu się na rączkach przesuniemy i tam będzie można się gdzieś spiąć, nie wiem. Kurde, ale właśnie chciałbym tak, żeby ona mi zjechała tyłem. Nie wiem, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie. O, dobra, no właśnie, za bardzo na rożku jestem. Nie, to chyba nie o to chodzi, słuchajcie. No właśnie, a tak to mi zjeżdża przodem. Nie, bez sensu. No i dlaczego przodem? Nie, dobra. Jak tam się wchodziło na górę? Czy wy mi potraficie to przypomnieć? Nie wiem, czy ja tam byłem. Kurde, nie kojarzę tego. Z tej mańki. Czemu z tego kloca się tam nie da doskoczyć? No to jest irytujące. Tam na górze byłem. Ale tu, na tym dachu? Ogólnie próbowałem kiedyś swoich sił w kodowaniu, a średnio mi to idzie. Dobra, nie wiem, słuchajcie, jak ja tam wlazłem na górę. Przez jakiś domek? Nie, albo tam. Gdzie na samym... Bo my w sumie na górę weszliśmy chyba na samym początku, to nie wiem, czy to nie będzie tutaj ta droga. Jakoś tak my się tam dostawaliśmy od dupki strony, ja pamiętam. Czy tu były jakieś takie niecne skoki, czy nie bardzo? Nie, tu była jakaś drabinka. To Foxy, w ogóle jak lubisz takie fabuły i opowiadanka, to powinnaś zacząć pisać książkę, słuchaj. 356 dni powinno to przebić, nie? Blanki Lipińskiej. Co ona zrobiła, ta tempa dzida? Greya nawet byś przebiła, słuchaj. A ja bym był chętny, jako pierwszy w kolejce bym się ustawił w Empiku na kupno tej książki. Chociaż pewnie bym dostał od ciebie za free, rozumiem. No ale, żebyś zarobiła, to jeden egzemplarz bym kupił. Tam się złapiesz tego i jakoś wejdziesz? W sensie tam z tamtego klocka, co skakałem? No nie wiem, czy ja tam dam radę. Spróbuję najpierw jakoś tak, zobaczymy, gdzie to mnie tutaj wywinduje, że tak powiem. O, bo ja tu coś kojarzę, że my tutaj się właśnie wspinaliśmy.
swoje perypetie będę opisywać. A co ja powiedziałem? 356 dni? A co ja powiedziałem? Bo ja sam już nie wiem. 500? Nie wiem, co ja powiedziałem. My jakoś tam skakaliśmy za ten rożek, to pamiętam. A 356, okej, okay, dobra. Oj tam czepiacie się o takie gówniaczki. Widzicie, to świadczy o tym, że nie czytałem tej zacnej literatury erotycznej. Ja czytam tylko fantastykę, science fiction, lubię też kryminały bardzo, nie? No dobra, i wleźliśmy na ten dach. Mówiłem wam, że to chwilę potrwa i będziemy na miejscu. Jestem taki szybki, Bill, że proszę was. 9 dni przepiłeś we Włoszech i nie pamiętasz. To ci się udało, Foxy. Ale no, popiłem sobie w tych Włoszech, to prawda. Dobra, jesteśmy na tym dachu i ja bym chciał się dostać tam. Zobaczcie, mnie tam nie było, na bank. Ale jak tam wleźć? Zobaczcie, tam jest jakaś wnęka w ogóle na dole. My tam jakoś górą leźliśmy. Ja to kojarzę. Jakoś się chyba tutaj trzeba było. Tak, to było takie... Myślałem, że na początku to był sekret, a to była normalna droga pełnoprawna. Tu trzeba było to jakoś przeskoczyć. Coś kojarzę. Kryminał z czymś na pewno, ale ty nie umiesz czytać. Pokazałbym ci moją biblioteczkę. Ale w sumie tu mam mało książek z mieszkania. Więcej mam w domu rodzinnym książek, bo nie mam już tego, gdzie trzymać i w domu trzymam w swoim, wiecie. No nie wskoczę tam! Jak ja to wtedy zrobiłem? Z miejsca? Albo stąd. Co ta patolka robi? Co ona robi do jasnej anieli? No dostanę szał, słuchajcie, pół godziny live'a, a ja zdobyłem tylko jeden klucz. No dostanę szał. No i czy to było takie trudne? Czy wam się nie wydaje, że tu jest strasznie ciemno? Bo ja mam takie wrażenie, że ja nic nie widzę praktycznie w tym customie. A na poprzednim live, jak to ogrywałem, to jakieś takie... Jakby nie miałem tego wrażenia, nie? Które mam teraz, że tu jest tak ciemno. Mówiła, że nie musisz, a nie, że nie umiesz. Aha, no spoko. Jak zwykle. Moja podzielność uwagi, słuchajcie, jak się skupiam na customie i jednocześnie czytam, woła o pomstę. No ale to już powinniście wiedzieć. No i mnie tu na bank nie było na tym dachu. Bo ja poszedłem tam na górę, na lewo, a tutaj nie skoczyłem przed siebie. I tu jest jakaś wnękusia. Boże, piszą do mnie jakieś lachony na Messengerze i zasłaniają mi czat. Drama. Idzie coś? Albo ktoś? Co tam idzie? O nie! Ten koleś z palnikiem! Jezu, ile tych kolesi tu z palnikami w tym levelu, to jest drama. Czy on coś zostawił? Nie. No i mamy. Mamy, słuchajcie, drugi klucz. Ale nam to pykło. Myślałem, że gorzej nam pójdzie z tym. Tym bardziej, że 2 tygodnie temu to nagrywałem. Ale kojarzyłem, że na tym dachu mnie nie było. Dobra, no i lecimy teraz tam na dół. I zdobędziemy, mam nadzieję, ten patyk, nie? Myślę, że nie umie, jak widać, ma problem z czytaniem. Oj, tam no czasami się literkę przekręci. Teraz to w sumie i jedno, i drugie stwierdzenie się zgadza. Boże, jaki rozchwytywany. Mnie IQ na streamie spada o połowę. Boże. No, ja też tak mam. Ja też tak mam. Ale ja i tak cię podziwiam, bo ty to chyba w ogóle po angielsku, nie? Streamujesz, więc ja na przykład jakbym miał tu po angielsku gadać, to chyba live by się zakończył po 2 minutach, bo nikt by mnie nie zrozumiał. Bo ja ogólnie z angielskiego w miarę rozumiem z takiego tekstu czytanego, słuchanego też, powiedzmy, ale trochę mniej. Coś napisać potrafię, bo w pracy często pisało się maile, jak pracowałem w logistyce do zagranicznych dostawców. Natomiast jakbym miał się odezwać, to jest jeden wielki dramat.
Przekręcenie słowa, przekręcenie literki to dwie kompletnie różne sprawy. No ale podobne to są słowa, więc można uznać, że przekręcenie literki tam miało miejsce. O, woda tam jest na dole. Ale jak ja tam zeskoczę, to już nie wrócę. Co to za shit? Tylko DJ Fool mnie tu rozumie. Nikt więcej. Haremowy się tylko nabijają. Chlip, chlip. Dobra, opadnijmy sobie tu. Opadnijmy sobie tu. Czy tu jest jakaś dźwignia podwodna? Cokolwiek? Nie. Dobra. Jezus Maria! Przepraszam, ale to było niespodziewane. Boże, jakie to długie jest! Dobra, już nie będę tańczyć, bo wstyd. Ja pierdykam, słuchajcie, no jaja, dziękuję Foxy za muzyczkę. Ale słuchajcie, wiecie co? Ja myślałem, że ta tekstura się tutaj uniesie, czy coś. Ja widziałem, że to się wyróżnia. Tak se na to wlazłem, a to wyskocznia, no jaja. Ja słuchajcie, pamiętałem, że w tym levelu w oryginale były wyskocznie tam do tych dzwonów. Ale ja zupełnie o tym zapomniałem, bo przez cały poprzedni live żadnej wyskoczni nie było. I nagle teraz wyskocznie, ja pierdykam. Właśnie tak czegoś mi brakowało w tym levelu. Właśnie tych wyskoczni. W końcu są wyskocznie. Czekałam na to. Życie pana Torgusa uczy się pracować w ekstremalnych warunkach. Dobra. Tak, to był nowy soundtrack, że tak powiem. Kuru kuru. Nie, kurururu. O, może tak. Dodałem tam chyba ze dwa dźwięki nowe. Usunąłem, słuchajcie, niestety Piratów z Karaibów, bo mam za każdym razem claimy na YouTube, jak wrzucam te powtórki. Nie mogę żadnych muzyczek takich, wiecie, z filmów czy z czegoś, nie? Tutaj wam dawać, bo potem mam problemy na YouTube, nie? A na Twitchu to by przeszło, nie? Natomiast na YouTube, jak chcę powtórki wrzucać, to nie mogę dać takich nutek, nie? Dobra, jak ja mam to zrobić? Gdzie ja mam tu skoczyć w ogóle? Aha. Fajnie. Fajnie. To ja może skoczę tak po prostu z miejsca tam. Ja pierdziel, no przecież te wyskocznie to będzie dla mnie taka katorga, że masakra. Uszy mnie bolą od tego. O Boże! Jakie fałsze, ja pierdykam. Musiałem to wrzucić wam też. Jak ktoś na flecie gra My Heart Will Go On i takie fałsze, że aż uszy bolą. Wszyscy Boże, mogę tak zagrać, umiem. Ja to mam dar i talent w wyszukiwaniu takich nutek, nie? O Boże, beka. Dobra, będę musiała w którymś momencie przerobić jakieś twoje dźwięki na sound alerty. Ej, to by było zajebiste, te moje krzyki, jak się czegoś boję, to ja bym się... Ja pierdzielę, to byłby hit wtedy. Zagraj to na fujarce. Boże. Ale moja fujarka nie ma dziur. O Boże. Jeden z moich wielu talentów. Kiedyś grałem na flecie, bo na muzyce mieliśmy wymóg w podstawówce. I na oceny graliśmy różne te piosenki, nie? I z nut też. Więc, no, coś tam pamiętam. No ja tego nie umiem, tych wyskoczeń pieprzonych! Do jasnej cholery! No nareszcie, Boże, ileż można. I co teraz? Bo jestem tak w dupce, chyba że to jest jakieś manki. Nie, chyba nie było w dwójce manki w ogóle, nie? Chyba, że tu się przesuwam na rączkach. Jakiś gzyms jest, taki niewidzialny. A widzicie, główka pracuje, jednak IQ level hard. Prawie taki jak Doda.
Też grałem i też miałem wymóg teraz ten flet, gdzie się kurzy w kartonach. Ja to w ogóle miałem ze trzy flety, chyba nie jeden. W ogóle te pierwsze, taki plastikowy, Jezu, potem dopiero miałem taki drewniany lepszy. Ale ten pierwszy, który miałem taki plastik, plastik is fantastic. Czy to się przesuwa? Bo to tak trochę wygląda, nie. A dodę to ty za... Jest pałka! Jest pała, wiedziałem, że tu będzie ta pała. No tylko musimy stąd jakoś wyjść i rozumiem, że tutaj będzie powrót, tak? Ja pierdzielę. Pytanie, czy ktoś mi tu wyskoczy teraz? Tak myślałem. Już leci do mnie pan. Oj, karaoke stream, to jeszcze musicie poczekać. Muszę się nawalić na karaoke stream. Bo na trzeźwo to ja tego nie zdzierżę. Zdzierżę, zaraz mnie podpali ten francowaty typ. A nawet dwóch. Możesz mi nie tryskać tym czerwonym na twarz? Prawie mnie to dotknęło. Dobra, dać mi ten... Aha. Tę rzecz. A czy oni coś zostawili? O, do shotgunika, dziękuję. Karaoke na Discord. Nie. Na streamie musi być. Tylko powtórki z tego, słuchajcie, nie uświadczycie. Na YouTube. I od razu usuwam. Nie będzie żadnych powtórek, żeby nie było żadnych klipów i żadnych nagrywek. Więc tylko, wiecie, taki jeden live'ik. Kto będzie, to będzie, a kogo nie będzie, to ten będzie stratny. No i trudno. Aleksa, nie masz prawa bez mojej zgody. Znaczy, se nagrać możesz, ale nie publikować potem nigdzie. Bez mojej zgody, bo to podlega pod paragraf. I zgłoszę na policję. Dobra, i gdzie to było? Ten gong gdzieś tu, nie? A nagrać to se możesz nagrać, ale byle nie publikować, nie udostępniać. Nie umiesz się w ogóle bawić. No wiem, śmieję się przecież. Boże, jak z wami, ja przy was jestem takim crazolem, naprawdę, ja tak na co dzień nie wiem jak to powiedzieć, no może czasami tak żartuję, ale może nie aż tak, może tak. A przy was potrafię się tak odmurzyć, tak w ogóle wychillować. Pewnie mnie uznajecie czasami za wariata, za jakiegoś niepełnosprawnego umysłowo z tymi moimi żartami. Ale jakoś tak powiem wam, że ten YouTube traktuję tak naprawdę hobbystycznie i tak, żeby się wychillować, odmurzyć, pograć sobie z wami, pogadać. I choćbym miał wychodzić tu na debila, to spoko. Ale weźcie pod uwagę, że w realu tak nie jest. Jak tu na tych streamach. Zgłosisz haremówę, zdrajco. Jaki zdrajco, przepraszam bardzo. Haremówy nie wszystko mogą. Ja mogę wszystko jako król. Haremówy podlegają pod moje dekrety. Dobra, walimy gongiem. Gong, hammer. Młot, hammer. Ale pieprznęło. Ciekaw jestem, czy będzie ten boss, ten taki kurczak przerośnięty. Kojarzycie, nie? Z oryginału. Jaka muza w ogóle. My się też tu odmuszczamy. Zwołuję radę haremu. Chciałbyś? No nie chciałbym, ja tu ustalam prawo, które jest powszechnie obowiązujące i niezmienne. A ja wcześniej nie mogłem zeskoczyć na dół, bo był wszędzie lód, a teraz mogę sobie wpaść do wody, rozumiem. Ja w ogóle mam wrażenie, że wy przychodzicie na te streamy z TR-a. I TRM w ogóle się nie interesujecie, tylko przychodzicie po to, żeby się pogadać ze mną i pośmiać, nie? Tam Foxy od czasu do czasu mi w czymś pomoże, w sekrecie czy coś. Nie, Joanka to też robiła chyba, nie? Ja mi się mylą wszystkie haremówy ze sobą. Tak jesteście podobne. A jak ogrywam jakiegoś Sherlocka Holmesa czy coś, to Alexa tak się odpala, taka jest, wiecie, w temacie. Tutaj różne teorie spiskowe, ale to też jest w sumie fajne, nie? Dobra, to co? To zeskakujemy tu, nie? Zobaczmy, czy w tej wodzie coś mamy. Aha, gówno. Ja kocham kryminały też. No to następnym razem coś wymyślimy, nie? Nie wiem, gdzie ja mam tu iść. Zapiszmy to. Tu
Też jest jakaś woda, to jest inna woda niż tamta, prawda? Cześć Rinoa, siemka! Witam cię serdecznie. Nie no, ja nie wiem gdzie ja mam tutaj iść, słuchajcie. Masakra. Ja się odpalam przy Danganronpie jeszcze. No, zależy jaka gra, bo nie przy każdej Alexa się, słuchajcie, odpala, tak żeby ją gra jakby zainteresowała, bo zawsze pisze, tak? Ale chodzi mi o to, że nie zawsze tak jakby w temacie gry się odzywa, tylko takie, wiecie, haremowe sprawy, nie? Czy ja tu gdzieś wskoczę na górę? Ja nie wiem w ogóle o co tu chodzi, co ja mam tu zrobić? A, może po tych ale po co ja mam po tych płytkach, jak one prowadzą do tego gongu? A nie, one nie prowadzą do gongu. One prowadzą chyba piętro niżej. Dobra, zobaczmy. Coś tam jest? Jezus Maryja! Co to było? Dobra, mamy artefakt. Okej. Jezu, jak to głośno się rozpieprzyło. Wszystkie nas łączy jedno. Wiemy, jak popełnić zbrodnię. Pozbyć się dowód ciała i jeszcze wyjść z tego bez konsekwencji. Czy to jest aluzja, że chcecie mnie tu zamordować i bez konsekwencji żyć dalej? Czy ja słyszę tego bossa? Tego kuraka pieprzonego? Bo coś pieprznęło i muzyka... I jakieś dziwne odgłosy. Aż się boję, słuchajcie. O nie! Ile ja tu amunicji zmarnuję? I ja pierdzielę! Ale to będzie shit. Nie no, można najpierw te Yeti. A ty tam nie rycz tak, bo to nie rykowisko! Masakra. Jest jak on się drze. Nie no, ja nawet nie zdążę ich zabić i już spadam do wody. Ale mnie pieprznął. Ale mnie, słuchajcie, pieprznął. Czy on teraz to będzie sta... On mnie próbuje pieprznąć, czajcie to? No on się teraz stąd nie ruszy, no jestem w dupie. Muzyka Star 1, wiem, tak, tak, tak. Ostatnio chyba mówiłem, że Star 2, a to jest Star 1. Już tego błędu drugi raz nie popełnię. Dobra, zapiszę to jak wychodzę z tej wody i nie będę się bawił w kotka i myszkę, tylko napieprzamy. Dobra, apteczka, bo ja mam mało HP. I wiecie co? Ja bym sobie wziął może to MP. M16. Aha, to dlatego te klapy się obniżyły, żebym ja nie mógł sobie na nich stać i z tej klapy w niego napieprzać. Wiecie o co chodzi? Jezus Maryja, jak on mnie gwałci! A ja się nie chcę zgodzić na takie gwałty. No nie mogę się stąd wydostać! Nie, ja nie umiem z nim walczyć w ogóle. Ta broń na walkę z nim jest beznadziejna. Ale granatnik mam jeszcze w sumie, mógłbym z tego granatnika, nie? Nie, 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 nie. Do jego gniazda to ja nie chcę wchodzić. Jezu, jaki on jest mocny. Ile ja mam tego granatnika? Dobra, bierzemy ten granatnik. No nareszcie, no dwa hity padł. Ja pierdzielę. I czego on bro... Koniec levelu. I opominęliśmy jeden sekret. No w sumie też tak było w oryginale, że się go pokonywało i też się kończył level. No to to się nie zmieniło. Mega był ten poziom. Naprawdę, ale załamałem się tym, że nie mamy wszystkich sekretów. Teraz się bój, bo możesz zaginąć bez wieści. Ale poobijał Larę. No, dostaliśmy w dupkę ostro. No jakbym z harpunem na niego wyskoczył w wilku, to chyba bym z tym harpunem też skończył w dupce, nie? GG, dziękuję. W nagrodę woda, Rinoa, twoje zdrowie.
I dziękuję za oklaski, Foxy. Dziękuję. Level. Jak oceniacie level, moi drodzy? Bo bardzo mi się podobało, ale był bardzo długi. Słuchajcie, 2 godziny 10 minut nam zajęło. I się gubiliśmy w nim mocno. Bo pamiętam na ostatnim live'ie, żeśmy trochę stracili czasu na szukaniu odpowiedniej drogi. Więc ogólnie bardzo przyjemny. Na pewno mi się najbardziej podobał chyba z Tybetu. Jeśli chodzi o ten remake, nie? To z Tybetu ten level chyba najbardziej mi się podobał ze wszystkich. No dobra, słuchajcie, wiecie co teraz przed nami? Temple of Xian. Ciężka ta walka. No, mamy mało ammo w tym customie. No, słuchajcie, ale Temple of Xian. Wiecie, z czym się wiąże? Pająki. I ja nie wiem, czy ja dam radę dzisiaj psychicznie te pająki przejść, więc dojdziemy do pająków i zakończymy live'a. Powinna być kacetenka chyba teraz jakaś, nie? Bo w oryginale była po tym Tybecie. O. Mam nadzieję, że to przeżyliście. Ale strasznie głośna była ta muzyka na tych cutscenkach. Dobra, mamy Temple of Xian, jak się nazywa ten level w remake'u. No pokazać mi ten level, no. Emperor's Tomb. Ej, to jest z jakiegoś filmu pod tytuł, coś mi się kojarzy. A nie, był jeszcze Indiana Jones and Emperor's Tomb chyba, jakoś tak. Coś kojarzy, też taką grę. Ciekawe, czy na jednym baku dojechała. No dobra, słuchajcie, bardzo lubię ten level w oryginale, więc mam nadzieję, że tutaj autor mi nie zawiedzie, tak jak z Barkhangiem mnie zawiódł lekko. No Barkhang był spoko, ale jednak no nie dorównał oryginałowi. Tutaj mam nadzieję, że będzie lepiej, natomiast no w oryginale bardzo lubiłem ten level, poza tym fragmentem z pająkami. No ale wiadomo dlaczego, nie lubię tych pająków. Okej. Okay. Czy tu się coś toczy na mnie? Okej, no ten początek to już w ogóle jest jakaś nowość. Wiedziałem, że coś tu się będzie działo. Bo słychać było na początku, jakby się coś za mną toczyło, a tu przede mną coś wyleciało. No ale słuchajcie, to będzie tyle tutaj pułapek w tym levelu. To będzie level naszpikowany pułapkami po stokroć. Mumia chyba, no może mumia. No ale ja tu nie przejdę, to jest zamknięte. Jezu, jakie dziwne odgłosy ja słyszę w tle. Czekajcie, a tu do góry coś było? Nie, też chyba zamknięta. Dobra, to w takim razie tutaj musimy zejść jakoś, tak? Tam jest gzyms naprzeciwko, dobra, ale zeskoczę sam. Coś mnie tu atakuje. No ciekawy początek, nie powiem. Nie, dziwne odgłosy strasznie.
No, tak naprawdę nam zostały dwa levele chyba, nie? Ten i jeszcze jeden i skończymy całe sabatu. W końcu. Jestem ciekawy, ile nam to już zajęło. Kiedy my pierwszy live robiliśmy? Ze 2 miesiące temu? Więc w sumie myślałem, że dłużej mi z tym zejdzie, a nie było aż tak źle. No i wtedy Aleksa chyba z rozpiską ruszymy, tą, którą mi robiłaś. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek jestem ciekawy, czy ja dam radę tej rozpiski się trzymać, żeby wam robić live 2 razy w tygodniu minimum. To będzie ciekawe bardzo doświadczenie dla mnie, no ale zobaczymy. Dobra, wbiliśmy na. Aha, ja tu chciałem górą właśnie wskakiwać. A teraz się otworzył skrót tutaj. Dobra. Rozumiem. Natomiast nie rozumiem, co to mi dało. Czy tu jest jakaś dźwignia? Słyszę ogień, gdzieś się pali. Po co ja tu wskoczyłem? Ja tu w ogóle nie czaję. No naściennych w TR2 nie było. No dajcie mi spokój, no. A, dźwignia jest po drugiej stronie. Dobra, widzę. Ale jak się tam dostać na tą drugą stronę? Jak tu się jakoś opuszczę, to będzie ok? No i dupa. To mi nic tu nie da. Jezu, nie czaję tego. Słuchajcie, utknęliśmy już na początku levelu. Temple of Xi'an. Zajebiście, nie? Reklama mi się odpaliła. Dobrze się odpaliła, no musisz wspierać Torgusika, no. A czasami też tak mam u Ani na przykład, jak jestem na live, że mi się odpala w trakcie, jak ona coś na przykład mówi, nie? Nie, ja muszę obczaić, jak ja mam tam wskoczyć. Nie, no nie gadajcie, że tu się z dołu da wskoczyć, bo to będzie. Nie mam kuźwa pytań. A tamta droga to jest po prostu powrót. I straciłem tyle HP. W sumie mogłem to wczytać i tak zrobię. Po co ja biorę tą apteczkę? Bez sensu. Gdzie mam ten load? Tu, no. Dobra, straciłem lekko życia, nieważne, już tego nie będę powtarzał. Piksel życia, widzisz mnie? No, chyba po to tu jesteś też na czacie, żeby mnie wspierać. Gdybyś mnie nie wspierała, to nie byłoby live'ów, nie byłoby YouTube'a i nie byłoby Torgusa, no. A ty byś beze mnie nie mogła żyć. Boże, mam 19% baterii. Mam nadzieję, że mi telefon wytrzyma do końca live'a, bo ja ogólnie was czytam na telefonie. Nadal się jeszcze nie zrobiłem drugiego monitora. Ale to już macie kolejny pomysł na prezent dla mnie, jak coś. Oprócz customu, to taki monitor, jakieś takie, wiecie, 32 cale. Zajebista rozdzielczość, odświeżanie ekranu zajebiste. No, wiecie, wiecie. Tak minimum, nie wiem. 2000 taki zajebisty kosztuje. Nie no, żartowałem oczywiście. O Boże. No i co, otworzyło się? Otworzyło się. Dobrze, że to, słuchajcie, nie była czasówka. Dobra, i teraz, sądząc po oryginale, to tu będzie przepaść w dół. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to się wszystko rozpieprzy. No, wiedziałem. A tam nic nie było? O, kuźwa, tu kula leci. Jezu, jak ja mam to przejść? Ej, ja nie wiem, jak ja mam to przejść. Dobra, nie skaczmy, tylko się spuśćmy tu. No nie ma szans. Ja pierdzielę, jak ja mam to zrobić? Ta kula mnie dotyka, posuwa. Ciężkie to. A tam na bok. Dobra,
zdenerwował, że nie mogę. Co tu się wydarzyło? Nie róbcie klipów z tego. Pasuje do tego zjeżdżania. No, pasuje w sumie. Ale nie mogę tego przejść, słuchajcie, to jest lepszy hit. Ja bym chciał tam skoczyć na tą pochylnię, ale nie mogę sobie tam celnąć. Boże, ta kula mnie posunęła i doskoczyłem. Ale dziwne to było. Dobra, ale zrobiliśmy to, biorę tą apteczkę. Jezus Maryja, co tu się dzieje? O, kolce jakieś fajnie. Tam jakieś przejście. No w oryginale to był taki długi spad na dół, nie? I tam była woda. Taki wodospad jak... Jezus Maria, ile kul! Dawno kul, słuchajcie, nie było, nie? Zapomniałem, że to jest sabatu. Boż, nie włączaj to już tego, więc jeszcze ten podkład. No podkład był zajebisty! Dobra. Mój głos był lepszy niż na tej muzyczce, no hello. Ja mam anielski jak samitny, a tamto to jakiś badziew, kto to śpiewa w ogóle. Dlaczego to się ze mną zamknęło? Czy ty tam doskoczysz do tej krawędzi, moja droga? Dwie kule i sztylet. Mówiłem, że tu będzie milion pułapek, prawda? Ej, ale to jest ciekawe, bo tam za tym sztyletem jakby nic nie ma dalszego przejścia. Chyba, że tam jest dźwignia jakaś. Tak, jest dźwignia, dobra. Mam nadzieję, że to nie jest czasówka. Ale dziadostwo, jakieś dzierstwo, nie? Że się wyłączyły te kolce i nagle się... Znaczy ten sztylet i nagle się włączyło znowu. No i mamy ten wodospadzik, słuchaj. Widzę tą kulę już tam kolejną. Ile tych kul już było tu? Ze 4? Raz ta z tyłu, potem ta z naprzeciwka 2, teraz ta z boku 3 i teraz 4. No zajebiście, a początek levelu dopiero. Nie wiem, czy ja chcę tutaj skakać tyłem, czy przodem. Tu coś jest. Apteczunia! Bardzo dobrze, bardzo mi to pasi. Tam był chyba, słuchajcie, sekret, jak się opuszczało, jak się zjeżdżało jakby z tego wodospadu, to trzeba było tyłem złapać się krawędzi i tam powinien być sekret. Zobaczymy, czy tutaj też tak będzie, ale obstawiam, że może tak nie być. Okej. Nie do końca o to mi chodziło, ale spoko. No jest, jest, słuchajcie. Tu powinien być sekret, ale chyba nie ma. No właśnie, bo w tym kas... Jest tylko uśmiechnięta minka. Specjalnie autor z nami się bawi i nas troluje. Nie ma tu sekretu, słuchajcie. Nie ma tu sekretu, ale mamy za to wodziankę, tak jak w oryginale. I tam jakieś wyjście. Chyba do tej wody muszę zeskoczyć. Tylko nie wiem, czy tam jakiś prąd nie pociągnie. Ale chyba nie mam innego wyboru. Muszę do tej wody. Tu w ogóle nie bierzcie pod uwagę w ogóle zebrania wszystkich sekretów, bo mi to nie pyknie na bank. O mój Boże, ile tu jest przejść. Poczekajcie, tam na górę mogę wypłynąć. Tu coś jest? Dobra, tu nic nie ma. Tu też nic. Dobra, jeszcze zobaczymy, tam jest takie przejście. Tu jest jeszcze jakaś jaskinia. To jakiś kościotrup. Bosiu. Miły ten easter egg. Nie ma za łatwo. Dobra, ja chcę dojść do pająków i kończymy tego live'a, bo ja nie ścierszę dzisiaj tych pająków chyba. Na trzeźwo. Muszę sobie jakieś driny porobić, to wtedy może tak. Czy to jest pajęczyna podwodna? Bo aż mi się słabo zrobiło. Ale nie mogę przez to przepłynąć. Już mi się słabo zrobiło, widząc tą pajęczynę. Jedna godzina live nie ma, lecisz. O Boże, ja mam tu zeskoczyć za tą pajęczyną na dół?
Widzicie tą pajęczynę tam na górze? Ja pierdykam. Te tekstury, one są jeszcze gorsze chyba niż w oryginale. Czy w oryginale takie były? Nie no, ja się zesram tu. Ja tu nie chcę iść. Ile tu jest przejść? Ja pierdykam. Tam na górę, tu na dół. To może po kolei. Najpierw wejdziemy tam po tej drabince. Nie, ja nie chcę iść tam na górę. Zobaczmy, co dają nam tutaj najpierw. Co? W tym przejściu. Gwiazdy mi się kojarzą z kosmosem. O Boże, a tu jeszcze więcej tego gówna. Znaczy gówna, w sensie ogólnie ładna jest ta lokacja, ale no przeraża mnie ta lokacja. Tym, że ja wiem, że tu będą pająki. Ale czy to jest sens, żebym ja tu szedł jak jeszcze tamtej sali, że mnie ogarnął całej? Tu jest jakieś przejście też. O Boże, jakaś lawa. Ja pierdzielę. Czy ja tam doskoczę w ogóle na drugą stronę, czy to będzie jakiś powrót? Aha, tu z dołu mogę. Nie wiem, czy ja mam tu iść. No od czegoś trzeba zacząć, słuchajcie. Te tekstury są jak nadtopione skały. Nie bądź strachajłą, dasz radę. Wierzę w ciebie. No ja wiem, że wierzycie we mnie. Ale wiecie, że nienawidzę. Aha, ranią mnie te kulki ogniste. Spoko. Spoko, że ja tam nie doskoczę. Czyli trzeba na... Ej, wcisnąłem jakiś F7 buffer o... Co to było w ogóle? Po prawej stronie na dole. Coś włączyłem, coś wyłączyłem i już teraz nie wiem, na czym stanęło. Czy to jest włączone, czy wyłączone? Nie płaczę, graj dalej. No ja przeżywam jak mrówka okres, ja wiem. Dobra, czyli trzeba skoczyć tam na prawo. Tylko ja nie zjadę z tamtego kloca? Może nie. Dobra, zapiszmy se tu już, jak się wspiąłem. No żeż w mordę kopane, no! Jak mogłem tak nie wycelować? No zjeżdżam z tego, co za gówno? To może jednak ja tu nie muszę iść. No bo jak ja mam tam doskoczyć, skoro ona tam nie doskakuje? Chyba, że jest jakaś niewidzialna krawędź na wprost. Nie, no nie ma. Ja tego, słuchajcie, nie czaję. To może być jakiś powrót. Wiecie? Wiecie. Więc stwierdzam, że wiecie i idziemy gdzieś indziej. A mianowicie, gdzie indziej możemy pójść? No możemy stąd już tylko chyba do wody. I zobaczmy, co w tej wodzie dają ciekawego. O mój Boże. Jakiś kikut. O, amunicja do Uzi przyda się na pajączki. Dobra, a coś na tym postumencie tu jest? Widzicie w ogóle tam na górze taką drabinkę? Nie, na postumencie nie ma nic. Tu w ogóle jakie bąbelki. Coś tam było na dole? Nie. Wydawało mi się tylko. Gdzie na lewo coś jest? O które miejsce ci chodziło? Tu mogę wyjść, ale tu jest zamknięte. Więc nawet jak wyjdę, to nic mi to nie da. No ale dobra, skoczmy tam, zobaczymy. Czy tam jest jakaś dziurka na klucz, czy co? Nie doskoczę, kusiwa. Nie no, trzeba się tutaj najpierw rozejrzeć jakoś i poogarniać, co tutaj jest do zrobienia. Dobra, doskoczyliśmy ładnie. To albo dźwignia jakaś, albo... No w Temple of Shion były takie drzwi na klucz, jedne chyba, bo nie jedne nawet. Dobra, to jest zamknięte. Czyli tutaj w ogóle nie opłaca się iść. To zaraz się tam wrócimy, Alexa, bo jak się okaże, że tu nic nie ma, to i tak będę musiał się wrócić tam do tych pająków, kuźwa. Ale jeszcze tu jest jakaś jaskinka, tylko...
I ja tam... Nie wiem, czy ja coś tam zadziałam, bo ja stąd nie doskoczę tam. Powiedzmy, że może trzeba tu zrobić jakieś takie dziwne skoki. Dobra, zapiszmy, jak ona jest tak ustawiona w miarę okej. Kurde, ciężkie to. No angażujesz się, Alexa. Masz rację. No nie wykręcę tak, słuchajcie. No tam jest taki jeden klocek, z którego ona by nie zjechała, ale ja nie dam rady tak wykręcić. Znaczy, może by się jakoś dało, ale ja mam z tym ewidentnie problem. Nie. Dobra, słuchajcie, olewka. Olewka, tutaj pod tą wodą chyba nie było żadnego przejścia, nie? Dobra, to jeszcze pójdę tam, Alexa, gdzie chciałaś. Zobaczymy, czy na lewo coś tam jest, tak? Tak jak mówiłaś. Zaufam ci i tam pójdę. Tam jak skakałem przy lawie, tak? Cześć Sebastian, siemka! A widzisz, no przeważnie ja w czwartki streamuję jak coś, ale to też nie jest reguła, bo różnie to bywa, wiesz? No na lewo jest taki skos Alexa, ale to ja z niego spadam i wpadam do lawy, to w ogóle nie ma szans. Chyba, że jeszcze o coś innego ci chodzi, bo jeszcze jakiś inny skok na lewo. No na lewo na tamten klocek to ona się z niego zsuwa, nie wchodzi w grę. Na prawo nie doskakuje, bo jest za wysoko, na wprost też nie. No nie mam tu opcji w ogóle skoczenia nigdzie tak naprawdę. Nie wiem, czy to nie będzie jakiś powrót. Po prostu. No dobra, no to co? Aha, tam jeszcze na ten dach by się może dało, ale to chyba nie, też nie stąd. Dobra, no wracam do tych pająków, no nie mam wyboru. Znaczy do pająków, do pajęczyn na razie. Pająków jeszcze żadnych nie uświadczyliśmy tutaj. Ale to tylko kwestia czasu, ja się obawiam. Chociaż chyba w Temple of Xian od razu, od samego początku tych pająków chyba nie było, nie? Tylko po jakimś czasie dopiero. Dobra, pytanie, czy idziemy od razu na górę, czy najpierw w dół? Może najpierw w dół. Ja pierdzie. No dobra, tu na dole też są jakieś przejścia, jakieś drabinki. Aha. Czy ja zapisałem? Fajnie. Fajnie, że ja zapisuję grę, nie? Taki Tomb Raiderowiec ze mnie, a po prostu F5 nie umiem wcisnąć. Nie mogę przy tym truku podnieść czegoś, ale tu przy tym... A, faktycznie, flary! Jezus, Foxy, ty jesteś cudowna, że widzisz takie rzeczy. To w takim razie ten zgon był kontrolowany i ja chciałem po prostu zdobyć tą te flary. To też było kontrolowane, chciałem sobie wpaść do wody. Dobra, jeszcze raz, słuchajcie. Zapiszę tu. Ja chcę tam jakoś sensownie zejść na dół, bo moim zdaniem się da. Bo potem są powroty na te drabinki, nie? No ja mam prawie całe HP. No i tą drabinką mogę sobie zejść, dobra. Ja tu będę z bronią cały czas chyba chodził, ale może nie ze zwykłą, co? Laro? Co jest dobre na pająki? A może granatnik? Żebym nie widział ich zbyt często i rozpieprzę je od razu. Mariusz ma zawsze wszystko pod kontrolą, no ja nie wiem. Teraz jest chyba najgorszy moment w całym TR2 dla mnie, ponieważ nienawidzę pająków po prostu, a tu na bank będą. Ja pierdziel. No, dziwnym trafem na razie nic się tu nie dzieje takiego, no. O Jezu. Ale to jest cisza przed burzą, ja wam to mówię. Czemu tu jest tak ciemno?
Co jak będziesz miał bossa? No tu raczej nie, raczej chyba w sumie smok jeszcze może być ewentualnie, ale damy radę smoka pokonać bez granatnika. Dzięki, Chipper. Jezus Maryja! Fajnie, że ja coś tam widziałem w ogóle. Jezu, hello there, Mrs. Foxy, hello. Jest jeszcze te drzwi takie czerwone. Ja to może zapiszę. Ja pierdzielę, co to za tekstury w ogóle? Ja nie mam pojęcia, gdzie ja jestem w ogóle. Znaczy, no były takie tekstury, spoko. Ale gdzie ja jestem? To ja nie mam zielonego pojęcia. I znowu włażę w jakąś ciemnicę. I nic nie będę widział. Nie wiem, czy ja mam do tyłu odskakiwać, czy nie. Czy ona się tu wspina po prostu. Okej. Dobra, wleźliśmy gdzieś. Jeżeli tu będą jakieś sekrety, to ja ani chyba jednego, słuchajcie, nie znajdę. Jezus Maria, nie no, ja na zawał tu zejdę. Co to za jakiś teleport tam na końcu jest, widzicie to? Jak ja mam to przeskoczyć? Smacznego, Foxy! A flary po co masz dla dekoracji? Ale wiesz, jak się wchodzi z flarą na drabinkę, to nie jest takie hopsiu fajne. Aczkolwiek wiem, co zrobię. Rzucę tą. Ale czego ona tej flary nie rzuciła przed siebie, tylko wyjęła nową? Dobra, ale nie było żadnego przejścia ukrytego. Dobra, wezmę shotguna, może nie będę latał z tym granatnikiem. Obawiam się, że jak tego dotknę, to mogę stracić dużo HP, więc ja to tutaj sobie zapiszę. Nie. To w ogóle nie wchodzi w grę. Nie ma nawet takiej opcji, że mi tyle HP to zabierze. Okej. Nie wiem, jak to zrobić. Może to dziwnie zabrzmi, ale nie wiem, czemu uwielbiam twoje krzyki. Spoko. To jest w sumie niepopularna opinia, bo większość jakby tych krzyków nie lubi, bo ich straszę. Ale spoko. Cieszę się, że chociaż jednej osobie się podoba. Dobra, to była chyba najlepsza próba. Najmniej życia straciłem. Strasznie głośne te ciachaczki, w ogóle masakra. Dobra, ustawię sobie tak ładnie. Król! Król Teera! Przeszedł tą drugą pułapkę bez musnięcia, słuchajcie. Po prostu król. Jezu, co to są za teleporty? No nie było czegoś takiego w oryginale. Aha, to nie jest teleport, to jest jakaś woda. Jezu, jakie to jest dziwne. Ja pierdykam. Ale te tekstury mnie przerażają, słuchajcie. Czy ja słyszę, jakby tam ktoś łaził? Ja to w horrorach czasem bardziej się przestraszam twojego krzyku niż tego, co się dzieje w grze. No, to tak się dzieje właśnie. Będzie ogrywana na YouTube Resident Evil Revelations 1-2 w koopie, jak wrzucacie RE6. Wiesz co, Wilku, ale DSAO już nagrała Revelations 1 i 2 i nawet nie wiedziałem, że to ma koopa takiego sieciowego. Myślałem, że tylko tak lokalnie można grać. Więc prawdopodobnie nie, skoro DSAO już to ma na kanale, tylko ona to ogrywa solo. Myślę, że mamy w zanadrzu lepszą serię w koopie niż Resident. Dobra. Jakby kroki. W tle w tym levelu jest muzyka z walnięciami. Okej, ja się pytam, czemu nagle jesteśmy w kominie?
Ja nie wiem w ogóle, gdzie my wleźliśmy. Ale jest tu przerażająco po prostu. Jakieś portale wodne, jakieś dziwne tekstury, jakieś takie pajęczyny. Jakieś te, tu, te, jak to ktoś napisał? Te, tupnięcia? Znów twoja skromność poraża. No ja wiem, jestem skromny. Idziemy do świętego Mikołaja na ciasteczka i mleko. W ogóle kupiłem sobie z tej stronki takiej, co wam kiedyś opowiadałem, że są naczoski, nie? Z jak skina. Kupiłem sobie takie amerykańskie płatki do mleka. Więc dzisiaj przetestuję, bo kupiłem sobie też mleko. Tak a propos i zobaczymy, czy będą dobre, czy nie. Jakiś słony karmel, czy coś takiego, w takim smaku jakby. No dobra, to teraz słuchajcie, chwila prawdy. Czy ja tam zjadę do pająków? Do jakiegoś kokonu. Dobra, chyba broń sobie tu wyciągnę. O Jezu, jak mi się gorąco zrobiło, czekajcie, muszę się napić. Mam czasami takie fazy, że mi się gorąco robi. I duszno. Kiedy pająki już się nie mogą doczekać. Mleko też dobre, amerykańskie? Nie, no mleko akurat standardowe, z żabki. Zgaduję, że wiem, jakie kupiłeś. Fajnie, że ja coś w ogóle widzę. Poczekajcie, bo mi się nie podobało to wszystko. Tam po drodze nie dało się nigdzie odskoczyć. Cześć Dodolot, siemka, witam cię serdecznie. No tam można było skoczyć. Kurde, tam coś jest. Może to być sekret, słuchajcie, ja tego nie odpuszczę. Flara. To przede wszystkim. A kuźwa, zjechała mi, no tempadzida. Moim zdaniem tam może być sekret, wiecie? Ale to taki wyżyłowany skok będzie. O, jest, udało się. Dobra, to nie jest sekret, ale amunicja. No, też się przyda. Też się przyda na pajączki. Będę się śmiała, tak gadam o tych pajączkach, te pajęczyny, a tu żadnego nawet nie będzie, nie? Kurde, ale tam jeszcze coś było! Czemu ja teraz zginąłem w ogóle, skoro wcześniej zjeżdżałem tą drogą i... Ona mi tutaj jakby nie zginęła? Nie rozumiem tego. Co tam najlepszego jadłeś we Włoszech, czego nie ma w naszym kraju? Jadłem... Znaczy w naszym kraju nie ma, no... Można dostać takie dania też w restauracjach, te, które jadłem we Włoszech. Jadłem krewetki, słuchajcie, takie na szaszłyku jakby nabite. Na szaszłyk. No w sensie, wiecie, w szaszłyku, na patyk nabite. W takiej panierce czerwonej, bardzo dobre. Nawet nie wiem, co to za panierka, z czego to było. Takie na ostro bardziej te krewetki, bardzo dobre. Jadłem też kalmary, też takie nadziane na patyk, w sensie też tak, wiecie, jakby szaszłyk. Jadłem na pewno makarony ze dwa. Jeden taki w sosie orzechowym, powiedzmy. I to był makaron takiej ravioli, czyli takie malutkie pierożki jakby, nie? I w środku one były naciewane jakby szpinakiem i jakimś serkiem chyba, tak mi się wydaje. I pamiętam też, że wokół też walały się kawałki krewetek na przykład. Jadłem też pizzę, też z krewetkami. Co ja tam jeszcze jadłem? Tiramisu jadłem jako deser, takie typowe tiramisu stamtąd. I chyba tyle, słuchajcie. Taka wycieczka, no na 4 dni, to kosztowało mniej więcej, no nie wiem, poczekaj, muszę obliczyć. Muszę obliczyć. No tak z 1000 zł musisz liczyć, nie? Minimum. Z 1000 do 1500, tak 1000-1500 możesz się zmieścić. Natomiast pytanie, jaki standard hotelu, nie? No bo na przykład ja nie zwracam aż tak bardzo uwagi na hotel, bo ja traktuję hotel tylko do spania.
Natomiast, no bo praktycznie tylko tam się spędza wieczorami czas, nie? No chyba, że jest tragiczna pogoda. A tak to cały czas plażing, smażing i tylko chodzenie po knajpkach, po mieście, zwiedzanie, więc no, ja nie muszę mieć jakiegoś wysokiego standardu, jeśli chodzi o hotel. Więc na 4 dni, czy jakby 3 noce, no to nie było jakoś mega drogo. Tanie loty Ryanaira, jak się znajdzie, to też nie jest jakoś ciężko, znaczy nie jest jakoś drogo, a tak naprawdę wszystko zależy od tego, co kupujesz tam na miejscu, nie? Czyli na przykład jak chodzisz codziennie do restauracji, no to knajpy są drogie, jedzenie jest drogie, więc no to pytanie, czy sobie możesz na to pozwolić, czy nie, bo oczywiście można też polecieć po taniości, na przykład po knajpach nie chodzić, nie? Nie, to all inclusive nie było, bo to było 4 dni, nie? Więc tak jakby samodzielnie organizowane wakacje. Taki wypad. Rimini. Wróciłam i znowu mam reklamy. Coś cię kochają te reklamy, musisz mnie wspierać, słuchaj. Dobra, bo ja tutaj stoję jak peniur we wzwodzie cały czas i nic nie robię. Dobra, a tam na dół to ja rozumiem, że zginę, tak? Bo wtedy tam wpadłem do tej dziury i zginąłem, dobra. Czyli idziemy tutaj. Okej, okay, płytki rozpadające się. Pytanie, gdzie ja mam skoczyć? Na prawo? Na lewo? Nie rozumiem tego. Ciężko mi powiedzieć, znaczy w knajpach to porównywanie u nas w knajpach też nie jest za tanio, jak się pójdzie do jakiejś takiej lepszej, nie? Nie mówię o jakichś fast foodach, czy jakichś takich podrzędnych knajpkach. A jeśli chodzi o sklepy, to ja tam za dużo nie kupowałem na miejscu rzeczy, bo też nie miałem, mówię, bagażu tego rejestrowanego, więc nie mogłem za dużo ze sobą wziąć, więc no nie chodziłem raczej po sklepach, nie porównywałem aż tak cen. Bardziej się skupiłem na plażingu, smażingu, zwiedzaniu. W typowo turystycznych miejscach, no to wiecie, takie różne pamiątki można było kupić, jakieś magnesy, no to głównie takie, ale takie spożywcze rzeczy to nawet nie wiem jak tam jest, pod względem tego, czy jest drożej u nas, czy taniej. Dobra, słuchajcie, bo ja nie wiem o co tutaj chodzi. No i co mi to dało? Aha, dobra. Czyli nie mogę się złapać rączkami, tylko bezpośrednio skoczyć od razu tam. Okej, okay, rozumiem. Pięknie, mamy to, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że ja tylko tego nie robię na darmo, że my tutaj idziemy po coś i że robimy to w dobrej kolejności, bo ja już tego w sumie nie odtworzę nawet, jakbym coś źle robił. Czekajcie, tam było do przesunięcia się na rączkach. Nie ma nawet opcji takiej. Loaduj to. Sobie raczej nic. Raczej kupiłem rodzince tylko i tutaj w pracy osobom, z którymi jestem w pokoju, magnesy, nie? Na lodówkę. U mnie w rodzinie to praktycznie każdy magnesy zbiera. U mojej siostry to w ogóle jeszcze na lodówce nie mieszczą. No ale spoko. A tak to sobie nie... Żelki sobie kupiłem. O, bo ja kocham żelki, to sobie kupiłem takie włoskie żelki. O, to jest jedyna rzecz, którą kupiłem w sklepie. Ale nie są jakieś nadzwyczajne, powiem wam szczerze. Dobra, mamy apteczunię. Znowu myślałem, że to sekret, a to dupcia. No dobra, i czy ja stąd od razu tam doskoczę na ten daszek? Gdzie ja w ogóle jestem, to nie mam pojęcia. Potem jest jakaś woda na dole w ogóle, ale nie kojarzę tego przejścia, tak jakby nas chyba tu nie było. Jezus Maryja! Ja tego nie zapisałem po wzięciu tej apteczki, prawda? Jak ja to, słuchajcie, lamię, to jest w ogóle jakaś masakra. Ale będę się śmiał naprawdę, jak my gadamy o tych pająkach, a tu nie będzie ani jednego. Nie, no, ale znając Sabatu, no musiał odwzorować tą zacną lokację z pająkami. No nie wierzę, że tego nie zrobił. Nie wierzę, że nie. Dobra, zapiszę to, jakbym się miał znowu tam spieprzyć na dół. Stój. Serio? Wiecie co, to mam chyba lepszy pomysł. Albo nie lepszy, bo to jest wysoko. Bądźmy dobrej myśli, michów nie było na przykład, no.
Dobra, zróbmy tak, że ja stąd sobie odskoczę do tyłu z rolem. Oj, ale chyba to i tak mi nie wyjdzie, nie pyknie. No. Jak to kuźwa zrobić? Czy tam za mną jest w ogóle pochylnia, czy mi się wydawało, bo już teraz zgłupiałem. Dobra, bo jak zejdę tak w te kolce, to rozumiem, że będą mi zabierać HP. A nie, nie zabierają mi, patrzcie. Okej. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale spoko. Jakbym jeszcze w tych kolcach dali pająki, to w ogóle by była akcja penetracja, nie? No dobra, teoretycznie tam jest woda, ale nie wiem, czy ona nie jest za płytka, tak żebym sobie mógł wskoczyć. Ale tak naprawdę na razie to ja tutaj nie zrobiłem nic ciekawego, nie? Żadnej dźwigni, żadnego klucza, żadnej... nie wiem, nic. Twoje zdrowie, Rinoa! Boże, tu też są kolce! Ja pierdziele! Ile włóczni, no. Ale tam znowu zaś coś naprzeciwko było, no. Znowu jakiś... Dobra. Ale to nie jest żaden sekret. Okej. Ja muszę wziąć sobie apteczunię, bo ja mam mało HP. Torgus włócznik, palownik, larownik. Boże. Dobra, na razie to powiem wam, że jest masakra w tym levelu. W sensie, że taki jestem zagubiony i tak zestresowany, że to w ogóle woła o pomstę. Okej. Dobra, flara i lecimy, nie? Sram się tam pod wodą trochę tego korytarza, no ale cóż, trzeba, nie? Aha, tu jesteśmy jakby za tą pajęczyną. Czy stąd przyszedłem? Nie. Przecież to jest kuźwa powrót. Ja w ogóle tego nie czaję. Przecież my zrobiliśmy takie kółeczko chyba. Poczekajcie, bo ja już po prostu jestem jakiś, nie wiem. No jak Boga kocham, to jest chyba powrót. A może i nie. Dobra, nie, to jest chyba jakaś inna lokacja. Bardzo podobna do tamtej. Dobra, inna. Już gadam bzdury. Dobra, jakaś inna, ale bardzo podobna. I zaś znowu nie wiem, jak zejść na dół. Żeby się nie zabić. Dobra, możemy tu zrobić takiego cheata. Ile mam HP? Może być. I no, głowa nie ta. Mi się już wszystko zlewa w oczach. No, te tekstury są masakryczne. Jedynie, że takie jakieś... powodujące u mnie niepokój dziwny. Aha. Nie, ale ja tak nie chcę do tej wody. To może by było i spoko, gdyby tam po drodze czegoś nie było, a tam chyba widziałem znajdźki, jak spadałem. Dobra, to tak tego nie zrobię. Rozumiem, że jak zeskoczę na ten pal taki na środku, to też jest wysoko. O Jezus. Ja nie wiem, gdzie ja jestem, słuchaj. Kalisia. To jest w ogóle jakaś abstrakcja, już się pogubiłem w tym levelu. Dobra, mogę się opuścić chyba tak, ale to w sumie... to też mnie chyba do tej wody doprowadzi. No, to do tej wody prowadzi. Ale tam była znajdźka. No, ja chcę ją wziąć. Jezus Maryja. Dobra, zapiszę na tej platformie tam. Znaczy tu, jak wiszę na rączkach.
Dobra, i teraz skocz. Pięknie. Dobra, znowu nie sekret, ale jakieś znajdźki. Flary i apteczki. No, apteczka. Przydadzą się. Ja już tam nie wlezę na górę teraz. A tu co jest? Czy tu coś jest w ogóle? Czy ja tam zginę? Czy ja zapisałem po wzięciu tych fajnie. Fajnie, że ja zapisuję w tej grze, nie? Teraz sobie zapiszę. I my, słuchajcie, niedługo będziemy kończyć też. Wy tam macie mecze, a już mamy 1,5 godziny live'a. Dobra, tu pozamykane. Tu też. Okej. Dobra, ja bym chciał zaczerpnąć powietrza, bo się pogubiłem. I nic nie widzę. Nie wiem, czy tylko graj chce pajączki. Preferujesz wersję hardcore bez zapisywania? Już 1,5 godziny na Melinie, czas szybko płynie. Dobre! Dobre, Sebastian. Miło być do pierwszego pająka. A miało być do pierwszego pająka. Ale jakby w ogóle pająka tu nie będzie, to ja będę grał to 5 godzin i nie przejdę tego levelu. Boże, jakie tekstury, ja pierdzielę, no. Przerażają mnie te tekstury. Pomimo tego, że jest jasno, to nie lubię tych tekstur, naprawdę mi się one nie podobają. Nie wiem, ja się tu pogubię zaraz. Dobra, gdzieś wypłynęliśmy, ale gdzie... I o co tu chodzi? Nie mam pojęcia. A w lewo do góry wypłynięcie było co? Wracam. Wracam. A jeszcze zobaczę tutaj pod spodem. Nie, tu akurat nie. Dobra, w lewo do góry wypłynięcie. Czyli tam muszę jeszcze wpłynąć. No dobra, w lewo do góry. To teraz ja już nie wiem, gdzie to w prawo teraz, tak? Tu? Nie. Teraz już nie wiem, gdzie jesteśmy. Tu do góry? Też nie. Nie, tu chyba nic nie ma, słuchajcie. To jest tylko ta jedna droga. Tak tylko się wydaje to, że to jest labirynt. Tak, bo stąd przypłynęliśmy. No, to tu chyba nic nie było. Wiem, wiem, ja mam chyba zapis, nie? Mam nadzieję, że ja zapisałem. No, mam zapis. Okej, tam jest kula, a tu jest taka jakby płytka naciskowa, widzicie to? Tak jakby trzeba na to skoczyć i chyba szybko odskoczyć? Nie wiem. Tam jest kratka zamknięta. No dobra, nie było to jakieś ciężkie. I otworzyła się ta kratka? Nie, nie otworzyła się ta kratka, ale... A, bo tam jest dźwignia. Czyli my odblokowaliśmy sobie dojście do tej dźwigni. Dobra, no to ja sobie wypłynę po prostu tutaj, naprzeciwko. I będziemy musieli sobie poskakać trochę, nie? Z tego co widzę. Tu coś jest w ogóle? No, ale ja tam nie wskoczę. Dobra, dziwne to. To będzie jakiś chyba powrót zaś znów. Jezu, to mi się w ogóle kojarzy, tam jest lawa. Z Atlantydą trochę, takie skoki po takich teksturach. Czy tam są kule jakieś? Nie, nie spadają mi tu kule, całe szczęście. No, słyszałem, słyszeliście te nożyki? Dobra, słuchajcie, zrobimy to, wejdziemy tam do tej lokacji, będziemy kończyć powoli, dobra? Tam jest dźwignia, ale wiecie co, tu jest jeszcze coś ciekawego. Tam widzę taki gzyms.
że można się przesuwać na łapkach. Chyba, że to jest taka droga tam do tej dźwigni, ale no nie wiem, zobaczymy zaraz. Sporo Atlantydy tu nawet. Znaczy no, z Atlantydą może mi się nie kojarzy aż tak bardzo, poza tym teraz fragmentem, ale te tekstury są tragiczne. Jakieś takie w ogóle, no, jak z horroru dla mnie, no, po prostu. Może jakiś klimat budują, ale dla mnie naprawdę są straszne. Jezu, tu znowu mogę się gzymsować chyba. A ta dźwignia była pode mną, więc ja tego nie czaję, gdzie to mnie prowadzi. Chyba, że są jakieś dwie dźwignie do przeciągnięcia. Aha, są dwie. Dobra, mamy tutaj dźwigienkę. Mam nadzieję, że to żadne czasówki. Kluczyk! Okej, no to dobrze, że ja tu poszedłem najpierw. Tylko jak ten kluczyk zdobyć? To będzie pewnie ten powrót. Dobra, wszystko jasne. Wszystko jest wiadome. To będzie ten taki powrót, co tam się patrzyłem do góry i się zastanawiałem, o co chodzi. Może te tu panie czasami w tle, mam wrażenie, że coś do mnie leci albo idzie. W ogóle, czy tu był jakikolwiek przeciwnik w tym levelu na razie? Nie było chyba żadnego, nie? Aż dziwne. O kuźwa, ja tego tak nie zrobię. To lokacja z finału R5. W sensie, że przypomina ci, tak? Dobra, stracę tu HP trochę, tak? No niestety. Dobra, co to jest za klucz? Na razie żadnej dziurki na klucz nie widziałem jeszcze. Nawet przy tamtych drzwiach takich na początku, co ją mijaliśmy, to nie było tam dziurki. Gold key. No dobra, super. Dobrze, że tego nie pominęliśmy. To teraz wracamy znowu. I ciągamy tą drugą dźwignię zaś. Rozumiem, że droga będzie podobna, tylko tym razem nie będę skakiwał tam na górę, tylko tutaj tak jakby w dół. No, postaram się wycelować tam. Nadal czekamy na pająki. No, może na dzisiejszym live'ie się nie doczekacie, no. Może następnym razem. Będzie, wiecie, taki polsat. No bo tak jak w oryginale też nie było tak, że były pająki od razu. Tam też trzeba było trochę przejść levelu i dopiero potem był ten kokon. Dobra, mamy to. No i otworzyło się przejście. A, i tam będzie do użycia ten klucz. Dobra, to idziemy tam i tam sobie zakończymy. Tylko ja sobie popłynę normalnie. Sam jesteś swoim własnym wrogiem tu i dobrze ci to wychodzi. Uwielbiam te klucze pod tytułem Gold Key. Rusty Key, od razu wiadomo do czego to wtrynić. No. Też to kocham, nie? Te nazwy. I się zastanawiam, zgaduj zgadula. Aczkolwiek, wiesz, tu akurat w tych customach nie jest aż tak ciężko, bo tych dziurek jest tak mało dosyć, nie? A nawet jeśli to, wiesz, zdobywamy klucz i zaraz dziurka się pojawia, więc spoko, nie jest aż tak źle. Ale czasami po samej teksturze klucza można się domyślić, do której dziurki on będzie pasować, bo przeważnie ta tekstura klucza z teksturą dziurki na klucz się zgadzają, nie? Wiecie, o co mi chodzi? O Boże. Tam będą zaś jakieś pułapki. Teksturze miało być. Okej. Interesujące to jest. I tam jest też kolejna dziurka na klucz. Czy coś mi tu z boku wyskoczy? No nie, no zrobimy tu polsat, słuchajcie. Mamy godzinę 40, więc myślę, że to jest idealny moment. Tylko ja się cofnę, bo ja nie chcę... Strasznie mnie irytuje odgłos tych pierdzielonych sztyletów. Więc niestety, będziecie wyczekiwać bardzo... Może być. Możemy tu stać. Będziecie wyczekiwać kolejnego live'a, w którym pojawią się pająki. Mam nadzieję, że przyjdziecie wtedy bardzo licznie, żeby usłyszeć moje krzyki. Aczkolwiek się zastanawiam, czy te pająki, ten kokon tu będzie w ogóle.
No zobaczymy. Obstawiam, że pewnie będą, ale no w którym momencie wyskoczą, ciężko mi to powiedzieć, bo na razie te tekstury wszystkie wskazują na to i te pajęczyny, które mieliśmy, że powinny tu być pająki, ale na razie żaden nie wyskoczył. Dziękuję ci, Aleksa, za informację o Discordzie. Mam nadzieję, że dzisiejszy live'ik wam się podobał. Dawno nie było, 2 tygodnie przerwy mieliśmy. Mam nadzieję, że kolejny w przyszłym tygodniu się uda. Może tym razem jakoś we wtorek, a może nawet w niedzielę się uda wieczorkiem. Zobaczymy. Będę was informował na Discordzie oraz na YouTubie będę dawał znać. Na razie ten level mi się bardzo podoba. Poza tym, że są te tekstury, które nie do końca mi tutaj pasują, nie są w takim moim klimacie. No ale lubię ten level pod tym względem, że jest tutaj dużo pułapek i jest taki typowo Tomb Raiderowy, to jest naprawdę fajne. Będzie pewnie bardzo długi, tak jak był w oryginale, więc nastawmy się na to, że na następnym live nadal pewnie go nie ukończymy. No ale zobaczymy. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się, życzę wam miłego wieczorku i od razu miłego weekendu, od razu tak za jednym zamachem. Trzymajcie się i pa pa!